Kochani, witajcie bardzo serdecznie. To już szóste błogosławieństwo, które rozważamy i które chcemy, by było włożone gdzieś w nasze życie, byśmy zaczęli nim żyć, nie tylko, jak Słowo Boże mówi, byli słuchaczami Słowa, ale wykonawcami tego, co Pan Jezus mówi do nas. Więc dzisiejsze błogosławieństwo brzmi: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Dzisiaj chcemy mówić troszkę na temat czystości i nieczystości. Jakie przełożenie, jaki wpływ ma to, co oglądamy, to, na co patrzymy, na nasze życie z Bogiem, na nasze słuchanie Boga, na nasze oglądanie Boga. I od razu z tym błogosławieństwem kojarzy mi się pewna historia, którą kiedyś usłyszałem. Historia zza oceanu pewnego lidera, który wraz ze swoim dzieckiem miał taki zwyczaj wspólnej modlitwy. I spotykali się wieczorami przed pójściem spać, brał on swojego synka, z którym właśnie klękali przy łóżku i modlili się do Pana Boga. I któregoś wieczora klęknęli razem do wspólnej modlitwy i ten synek mówi do swojego taty, mówi: tato, tato, anioł przyszedł. A ten tata tak patrzy na niego i mówi: no ale jak anioł przyszedł? No dobrze, jeśli jest, to dlaczego ja go nie widzę? A ten synek spojrzał na niego i mówi: bo anioł powiedział mi przed chwilą, że oglądałeś te brzydkie filmy. I on zrobił się cały czerwony, powiedział, że jest to prawda, ten dzieciak nie miał prawa o tym wiedzieć. Dzieci mają taką łatwość w dostrzeganiu rzeczywistości, która jest niewidzialna, w dostrzeganiu rzeczywistości wiary, dlatego Pan Jezus powiedział, byśmy stali się jak dzieci, aby wejść do Królestwa Bożego, że potrzebujemy być jak dzieci, by tak prości, tak czyści, tak święci, byśmy mogli widzieć to, co dzieje się właśnie w rzeczywistości Królestwa Bożego. I ta historia zawsze pokazuje mi właśnie to powiązanie między tym, na co patrzymy, a tym, na właśnie jak nasze życie z Bogiem wygląda, co możemy od Niego usłyszeć, zobaczyć, bo myślę, wszyscy, którzy oglądamy teraz ten filmik, ze mną włącznie, który patrzy na Was, chcielibyśmy widzieć więcej, chcielibyśmy widzieć Bożą rzeczywistość, chcielibyśmy oglądać to, co Pan Bóg chce nam pokazywać, chcielibyśmy słyszeć to, co do nas mówi, ale jest to niemożliwe, jeżeli wchodzimy na kompromis z rzeczami, na które patrzymy, jeśli wchodzimy w kompromis z grzechem. Jest to niemożliwe, by jeśli zgodzisz się na to, by Twój wzrok padał na nieczystość tego świata, na rzeczy, które są nieczyste, na rzeczy, które nie są święte, to jest niemożliwe, byś później patrzył na Boga i chciał oglądać Jego działania, byś chciał oglądać rzeczy, które On chce Ci objawiać. Musisz postawić jasno sobie tą prawdę dzisiaj między oczy. Jeśli chcesz żyć w świętości, może inaczej powiem, jeśli chcesz widzieć to, co Bóg chce Ci pokazywać, musisz żyć w świętości. To jest coś, do czego Pan Bóg nas zaprasza, a ten świat nic sobie z tego nie robi. Mam dobrego znajomego, który jakiś czas temu się nawrócił, który ewangelizuje w środowisku biznesmenów i ludzi, którzy mają wpływ. I mówi: Marcin, wiesz, co było dla mnie zatrważające? To, że kiedy robiłem to szkolenie biznesowe i otworzyłem się i powiedziałem swoje świadectwo, i mówiłem, że byłem kobieciarzem, że chodziłem na prostytutki, że robiłem takie rzeczy, że oglądałem pornografię, że żyłem w nieczystości, że to nie zrobiło na ludziach żadnego wrażenia, bo oni wszyscy gdzieś w tym są. I ten świat żyje w ten sposób, ten świat żyje właśnie takimi wartościami, akceptuje w sobie nieczystość i ciężko później właśnie wytłumaczyć im, dlaczego nie widzą Boga. Często mają pretensje: Boże, dlaczego Cię nie słyszę, dlaczego Cię nie widzę, dlaczego Cię nie ma. Widocznie to jest tylko jakaś bajka i historia. Prawda jest taka, że święty Bóg, który jest cały święty i cały czysty, potrzebuje wejść z Tobą w relację, ale w tej relacji Ty musisz dbać właśnie o to, na co patrzą Twoje oczy, co wchodzi do Ciebie z zewnątrz, bo to właśnie gdzieś, co jest w Tobie, co jest wewnątrz, czyni Cię nieczystym. Przypomina mi się jeszcze jedna historia, dzisiaj będzie taki odcinek z historykami. Kiedy w święta, to był rok albo dwa lata temu, miałem pójść kupić choinkę do domu, bo już wszyscy kupili choinkę, był ostatni i musiałem ja iść ją kupić, bo nie zdążyliśmy do nas z mieszkania. Więc poszedłem kupić tą choinkę i po drodze gdzieś przechodziłem przez sklepiki różne, tam ostatnie wyprzedaże i był też taki sklep z materiałami dla dzieci, jakiś taki właśnie papierniczy.
I za szybą zobaczyłem, wiecie, to była bardzo ciekawa kompilacja. Były plecaki dla dzieci, kredki, jakieś bajki, pluszaki i w środku plakat z gołą kobietą, której po prostu wszystko było widać. I ja bym tam po ludzku po prostu przeszedł, nic z tym nie zrobił, bo mówię, co ja mam z tym zrobić, ale nagle to był mój problem, który miałem już wtedy, bo wiedziałem, często kiedy słyszę głos Pana Boga, wiem, że mam problem, bo będę musiał coś zrobić, a wcale nie mam na to ochoty. Usłyszałem w sercu to samo poruszenie, które bardzo często słyszę, kiedy modlę się za chorych, kiedy Pan Bóg chce kogoś uzdrowić, więc znałem ten głos, a znałem to poruszenie. I usłyszałem w sercu, Marcin, zrób coś z tym. I ja mówię, no i co ja mam pójść tam i co ja zrobię? Pójdę, nie wiem, do pani, która sprzedaje tam te plakaty i wszystkie te rzeczy i powiem, żeby to zdjęła z wystawy. I tak się trochę biłem ze sobą, kupiłem choinkę, poszedłem do domu i mówię w domu, słuchajcie, pójdę jeszcze w jedno miejsce, bo muszę coś załatwić. Wróciłem tam, serce mi trochę waliło, bo mówię, nie wiem, jak się mam zachować. Wszedłem do środka i mówię, muszę być posłuszny Bogu. Wszedłem do środka i mówię, wie pani co, bo mam taką sprawę, tak są święta w sumie, no i tu tak o Panu Jezusie jest coraz więcej i na wystawie też widzę, że różne rzeczy są, ale nie rozumiem, czemu jest ten plakat z tą gołą kobitką. I mówię, wie pani co, bo no tu dzieci przychodzą, zaczęłem jej mówić, opowiadać, ona mówi, a co w tym dziwnego. I w końcu wiedziałem, że za dużo ze mną nie mogę gadać, bo na wszystko miała kontrę i powiedziałem, dobrze, niech pani zrobi, co pani chce, ale ja dzisiaj chciałem to powiedzieć, bo miałem takie poruszenie w sercu, żeby pani to powiedzieć, że ten plakat, ten kalendarz trzeba stąd ściągnąć. No i co było ciekawe, po dwóch dniach on został zdjęty, więc Bogu dzięki, ale swoje zrobiłem, nawet jakby nie miał być zdjęty, byłem posłuszny Panu Bogu. I zobaczcie, jakby to są historie, które pokazują nam walkę z nieczystością każdego dnia, walkę z tym, co jest zgorszeniem, jeśli bierzemy na tapetę Słowo Boże, jeśli liczymy się z tym, co Boże Słowo mówi do nas. Więc Pan Bóg chce, abyśmy mogli, abyśmy byli ludźmi, może tak powiem, Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi, którzy będą z Nim współpracować, którzy będą walczyć z nieczystością, którzy kiedy Pan Bóg Cię poruszy, byśmy umieli zwrócić uwagę, oczywiście w miłości, oczywiście w szacunku do drugiego człowieka, ale to jest właśnie to błogosławieństwo, błogosławieni czystego serca. Jeśli dbasz o czystość swojego serca, dbasz o czystość serca innych ludzi wokół Ciebie, będziesz oglądał Boga. I wierzę, że to jest obietnica nie tylko tam w niebie, chociaż też, ale już na ziemi będziesz mógł oglądać Boże działanie, będziesz mógł oglądać to, co Bóg będzie czynił przez Ciebie. Będziesz szedł się modlić i właśnie na tej modlitwie będziesz doświadczał tego, że Bóg do Ciebie coś powie. Wyjdziesz z modlitwy, będziesz mógł powiedzieć, Bóg mi dzisiaj coś powiedział, Bóg przemówił do mnie, Bóg wskazał mi ten fragment z Biblii, Bóg mi coś przypomniał. Być może nie słyszysz, być może nie widzisz, być może nie masz takiego doświadczenia otrzymywania czegoś od Boga właśnie dlatego, bo Twoje serce gdzieś jest w nieczystości. Gdzieś pozwoliłeś swoim oczom patrzeć na rzeczy, które są nieczystością. A błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Siła do życia w świętości płynie z modlitwy. Jeśli się modlisz, to z tej głębokiej modlitwy, z relacji z Bogiem, będzie wypływała właśnie moc do tego, by opierać się pokusom i opierać się nieczystości. Ja bardzo często, kiedy wychodzę z modlitwy, patrzę na ludzi i po prostu czuję do nich miłość. Czuję, że Pan Bóg chce ich błogosławić, bo kto z kim przestaje, takim się staje. Jeśli spędzasz czas z Bogiem, który jest miłością, będziesz kochał innych. Jeśli spotykasz się z Bogiem, który jest czysty i święty, to wpłynie na czystość i świętość Twojego życia. I o to się teraz wspólnie pomódlmy. Więc Boże, który jesteś dawcą wszelkiego poruszenia, jesteś dawcą wszelkiej łaski, Ty się chcesz z nami komunikować, chcesz do nas mówić, chcesz okazywać nam, Panie, to, że jesteś blisko, że jesteś przy nas. Chcesz, byśmy słyszeli Twój głos i widzieli, co czynisz. Wiemy, Panie, że potrzebujemy świętości. Bardzo często sami nie umiemy w nią wejść, nie umiemy sobie poradzić z naszym grzechem nieczystości. Dlatego prosimy Cię dzisiaj. Daj nam łaskę życia w świętości. Niech straci swoją moc wszelka nieczystość. Jezu, w Twoje święte imię. Niech będzie zerwane i złamane wszelkie przekleństwo grzechu nieczystości. Wszelkie przekleństwo właśnie życia w takiej monotonii grzechu, w nawykach do grzechu, szczególnie tych nieczystości naszych oczu, nieczystości nałogów gdzieś i rzeczy, w które weszliśmy i nie umiemy sobie z nimi poradzić. Niech w Twoje imię, Jezu, dzisiaj będzie
niech przyjdzie Twoja wolność i niech przyjdzie wolność do naszej codzienności, do naszego życia i do naszej relacji z Tobą. Chcemy być święci, chcemy, Panie, być szczęśliwi, będąc ludźmi czystego serca. I niech tak się stanie, Boże, przez Twoje potężne imię. Amen. Więc niech to błogosławieństwo stanie się w Twoim sercu i w Twoim życiu tym, co sprawi, że będziesz oglądał Boga tu na ziemi, a kiedyś po śmierci w niebie przez całą wieczność. Amen. Niech tak się stanie, a my widzimy się w kolejnym odcinku z serii Góra 8 Błogosławieństw. Do zobaczenia.